naprawdę fajnie, niedaleko od Gdańska mamy bardzo fajny obiekt do grania w siatkówkę. Tak więc bardzo cieszy. No im więcej hali, tym więcej dzieciaków, którzy będą tutaj, że tak powiem, no, zaczynać swoją przygodę ze sportem. Także to na pewno cieszy, hala super. No jeszcze pachnie nowością. Bardzo dobry chrzest, 4 sety wygrane dla tutejszych, tak więc na pewno jest to jakiś fajny, dobry prognostyk na przyszłość. No mam nadzieję, że ta hala będzie pełna nie tylko w takie dni jak dzisiaj, tylko tych imprez tutaj będzie dużo, dużo więcej. Brak Bartka jest widoczny na boisku. Jest to zawodnik wysokiej klasy i dobrze o tym wiemy, że on stanowi o sile tego zespołu, tak więc nie zawsze trener ma wszystkich zawodników do dyspozycji w komplecie, trzeba sobie radzić. Ważne, że wygraliśmy, że rozegraliśmy kolejny sparring, który wygraliśmy i zgrywamy się dalej jako zespół. Także cieszy to, że ta forma rośnie tuż przed początkiem ligi. First day we was play, I can say correctly. And also it was Kurek inside, it's completely different. The second game in a tournament, I can say I was satisfied about all these things. But today we was play without Kurek, we was play to give chance for everybody because this is last day of the tour. Lotus was really great host team to us, and I think for everybody, for Japanese players will be so nice experience, and they will have in memory the things when we was here. And I wish all the best for the Lotus team to in a new championship.